Co? Witamy Was bardzo serdecznie w nowym odcinku na naszym kanale, czyli podcast Nienci. Ze mną dzisiaj nagrywa kto? Patryk oraz z drugiej strony Fryta. Eee, co? Temat? Chyba jeden z najbardziej aktualnych w świecie esportu, czyli tak. PGL Major Copenhagen 2020... 2024. Tak. Dokładnie, czyli Mistrzostwa Świata, tak naprawdę w Counter-Strike. Tak, Counter Strike najważniejszy turniej, jaki odgrywa się właśnie w grze Counter-Strike 2. No, już nie Global Offensive, tak. No, już nie go, bo już mamy na nowej wersji silnika. No, na nowym sorcie. Tak. Eee, świecące wszystkie skiny, wszystko jest ładne, <noise> pięknie, wypolerowane. Tak, potwierdzam. Szczególnie nowe bronie z nowej skrzynki. Tak, Kilowatt Case był. <noise> Powiedzmy sobie szczerze, dla nas, którzy stwierdzili, że tak po prostu dla czystego fanu stwierdzą, dobra, ja kupuję pięć skrzynek, ty kupujesz pięć skrzynek, otwieramy, kto... Na, czy na pięciu się nie skończyło, ale nieważne, ale najważniejsze jest to, że przytrafiło nam się, Fred oczywiście miał większe szczęście. Oj tam, oj tam, nieważne. <laughs> w każdym razie, co wydropiłeś z tej skrzynki? Ja wydropiłem e, czarny Lotus do M4A1S. Oraz, nie pamiętam nazwy, ale skin do awupy, taki błyszczący, taki chromatyczny. To ono się ono się nazywa chr chroma, coś tam. Coś w coś tym, tym stylu. No, dwa skiny o wartości, Łącznie. jak wczoraj sprawdzałem, około tysiąca złotych. Ale fryta e, trafił coś lepszego, bardziej ja, złotowego. Tak, ja ogólnie to było w ogóle śmieszne, bo ja miałem jednego kilowata ogólnie w okfipunku, bo mi dropnął z tego tygodniowego jakiegoś tam, wiesz, takiego wybierania tych nagród, tak, tak, tam za takie. pedeki i dokupiłem cztery, nie? I mówię, dobra, no to otwieramy, nie? Otwieram pierwszą skrzynkę i już się śmieję w duchu, takie, no dobra, przepierdzieliłem zaś hajs, widziałem, że ten już dostał swoją AWP, już mówię, nie, to co się nic nie stanie, nie? Co się okazuje, leci, 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 nagle samo niebieskie, niebieskie i nagle wchodzi złotość, nie? I złotość. Ja takie, czyli i co? Czyli kosa. kosa. I kosa wcale nie taka, że ten, nie taka mocno rozpropagowana, bo to jest kukri knife w, w tym malowaniu Slaughter, czyli to jest chyba rzeź. Tak, I w po Czerwony kolor. Czerwony kolorek, i w Minimalware. Tak, jednym tak. z najniższych minimalerów, bo brakuje mi 0,001 do bycia fakturyniu. i fakturyniu. No, bardzo małe te no, wartości. Małe jest wartości, ale powiem Ci, że kosa jest przepiękna. Tam tak. widziałeś tak naprawdę. Kosa jest przepiękna, jest to nowa, chyba, bo to są, chyba to jest chyba specjalna po to jakby już nowego CS-a, bo te bronie naprawdę wyglądają pięknie. No twoja AWP tak naprawdę jest lustrzana, tak? Czyli ona w ogóle odbija to, co się dzieje no, powiedzmy, tak. wokół gracza. W Dobra, chyba będziecie widzieć chyba wrzucimy jakieś zrzuty ekranu jak to akurat jak to widać w grze ale dobra to nie jest najważniejsze bo skiny skinami skiny skinami ale fakt faktem rozpoczęliśmy sezon e, tak naprawdę majorowy właśnie tym że żeśmy stwierdzili tak. a dobra tworzymy sobie trochę skrzynek no trochę I, no trochę <laughs> i no nawet też kolega który z nami wtedy był też wydropił też, czerwony wydrobił, wy, Czerwonego tak, wydropił Mkę tą grubą to był skin coś, ale takie anime, też warta chyba 350 złotych, także w jeden dzień trzy osoby zaczęły otwierać skrzynki i mieliśmy takie I to nie było na zasadzie takiego, wiesz, siedzimy, siedzimy na Discordzie, nie? Mówimy, dobra, no dawaj, no przecież, no, no co to jest, no, 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 coś tam Co z... to jest parę stówek na skrzynki? Aj, to parę stówek, no. no dobra, ale summa summarum rzeczywiście w sumie nam się zwróciły wszystkie razy kilka, tak? E, no tobie bardzo się zwróciło, mi się na pewno zwróciło, jestem chyba tam na plusie parę stówek, także jest fajnie. No dobra, przechodzimy do najważniejszego święta dla graczy CS, teraz 2, czyli Major w Kopenhadze. E, jesteśmy... Bardzo specyficzny Major, bo chyba no. jeden z pierwszych, który jest rozgrywany w tym takim szwajcarskim systemie rozgrywek. Tak, tak, tak. Że jest to zupełnie jakby nowe podejście do tego, jak się właśnie kwalifikacje rozgrywają, jakie są play-offy. E, Niestandardowe straszne podejście, no bo większość jakby drużyn, ci, które się powiedzmy, przegrały przez ostatnie 20 lat w CSA w różne jego wersje, zawsze była przygotowana do tego, że były mapy BO3, tak, czyli no. Best of Free. Czyli tak naprawdę musiałeś wygrać dwie mapy, żeby tak, tak naprawdę się zakwalifikować i przejść dalej. A tu się nagle okazuje, że są tak, część meczy jest BO1, czyli były ten Best of One, czyli jedna mapa rozgrywana, i tak naprawdę już masz następne przejście do następnej jakby. Tak, te początkowe eten... mecze są BO1. A poście właśnie teraz akurat jesteśmy w. W trakcie nagrywania właśnie leczymy, leci mecz drużyny Cloud9 oraz Soul, którzy są w, top, w topce, ponieważ wygrali dwa mecze z dwóch, i teraz walczą tak naprawdę bo czy o to, kto będzie mieć, mieć już pewny awans do. E do dalszej rozgrywki. To jest w sumie taki BO3, ale w meczach, tak naprawdę. Już no. nie jest typowo w mapach, tylko tak naprawdę masz best of three w samych meczach, tak? Między Bez. drużynami. No bo musisz. To po... masz BO3 w meczach i BO3 w, jakby w mapach. No, tak? no, no, no. ale wiesz, o co właśnie mówię, że musisz mieć minimum trzy wygrane mecze, tak? Mecze mhm. pomiędzy trze, trzema różnymi drużynami, żeby móc awansować dalej. Tak, tak. Jest pięć właśnie rund, można awansować 3-2. Z 3-1, z 3-0. Zobaczę, na pewno jakaś drużyna, e, dwie drużyny wydaje mi się, będą miały tutaj statystyki 3-0. E, zdziwiłem się, jakie drużyny. E, może tak pokrótce przedstawimy, jakie, jakie w ogóle drużyny występują na tym majorze. Mm. Mam nadzieję, że Fryta przedstawi te górne, ja sobie przedstawię te dolne. Dobra, jasne. To ja zaczynam. Od w sumie jednej chyba z najbardziej znanych drużyn, jeżeli chodzi o nazwę, tak naprawdę tak, w Counter-Strike. To jest Cloud9, tak? To jest. No, Chłopaki, wiadomo, drużyny się zmieniają, tak? Z czasem ludzie się wymieniają w tych drużynach, ta nazwa zostaje. Cloud9, tak naprawdę, no, no i chyba jedna z najstarszych nazw, które w ogóle, drużyn, które występują w counter Tak, bardzo długo grają. no, Skład się zmienia, no teraz mają w sumie, jakby powiedziałbym, taki skład, który kiedyś był topowy, bo Hobbit, Elektronik, Bumel? Ten znawi, ale. No będziecie wiedzieć o kogo chodzi. No, duży Czy, człowiek. Duży człowiek, duży gracz. No. No tak, no. lecimy dalej, e lecimy dalej. Eternal Fire. Chyba jedna. Znaczy, ja na przykład poprzedniego Maj'ora nie widziałem, niestety mm -hmm. nie miałem okazji. Tak samo te rozgrywki, te PGL, na przykład w innych, że tak powiem, krajach też jakby umknęły, niestety, bo jakby mnie było sezon powiedzmy ogórkowy na zdjęcia, mnie wiesz, mnie przyszpilił, a ja, że to najczęściej są weekendowe właśnie turnieje, no to nie mam czasu, żeby to po prostu śledzić na ten, ale Eternal Fire chyba też jest w miarę świeżą drużyną. Takie tak. mam wrażenie. Wydaje mi się, że jest świeżą, no na pewno nie kojarzę tej drużyny za czasów e, legendarnej, legendarnej drużyny Virtus, Virtus. Pro, tak. E, ale no, są mocni, także no, Eternal Fire pokazuje na w większości przypadków, jeżeli patrzymy na nich mecze, że tak naprawdę no, chłopaki potrafią grać, tak. No, bo mamy tak naprawdę są po dwóch meczach, gdzie jeden wygrali 13-2. No, i to na tak naprawdę dość mocne drużyny, tak? No bo... Nie ukrywamy, na tym medzie, że są same mocne drużyny, ale no, jednak wygrali w dosyć mocarny, jakby różnicę rund. Teraz czeka ich mecz z Heroic, także też bardzo ciężki będzie mecz. To bo... będzie bardzo ciekawy mecz, bo i ciekawy. Heroic, i Eternal Fire grają tak naprawdę mecz o to, kto pierwszy awansuje jako z tego pierwszego miejsca, tak naprawdę. No, bo to, będą, to będzie właśnie gra o, tak naprawdę o Best of Three. Gdzie masz trzy wygrane mecze, czyli automatycznie po tych trzech jesteś rozstawiony jako pierwszy w następnych chyba w rozgrywkach. Tak, następny tak, tu... oni oraz właśnie Cloud9 i, i tutaj. I Heroik tak naprawdę I, mają Nie Cloud9 metry. tylko Boże, ten są. Bo no. są cztery drużyny, które mają właśnie 2-0, także przechodząc do kolejnej drużyny, no tak jak już gadaliśmy, jest. Heroik, tak. Heroik, e, dokładnie. E, chyba starsza drużyna, w sensie starsza nazwa drużyny, bo Heroik grało to, przez Tak, Heroik ty... już trochę, trochę jest na tej scenie. No, ja no tak. wi wiadomo, z lepszymi, gorszymi występami, ale e, też chłopaki widać, że się starają, bo naprawdę też grają dobry CS. E, następna różna, są so. Ja so. osobiście nie kojarzę. Ja też nie kojarzę, a idzie im bardzo dobrze, bo mają też 2-0, tak jak wspomnieliśmy. I będą grali z Cloud9, właśnie też o tą Best of Free. Czyli no właśnie taki... teraz akurat się to rozgrywa? Nie wiem, jaki jest wynik pierwszej. Sprawdzimy, mapy. ewentualnie napiszemy gdzieś tam, w, ale ten w podpisie, albo gdzieś tutaj na dole, tutaj będzie gdzieś. Wyrzucone. Damy Wam może linka do, do strony, gdzie są w sumie wszelkie wyniki, bo jest to bardzo fajnie rozpisane. Macie tam drużyny, jacy są zawodnicy, oraz tak naprawdę bezpośrednią tabelę. Razem On z, z wynikami, stage, tak razem naprawdę. z wynikami, także e, możecie sobie tam zajrzeć. E, no i co, kolejna drużyna, która jest właśnie w tym, tej górnej e, tabeli, tak naprawdę. To... Czyli to Estatik. Też nie znam. <noise> Wiesz co, powiem Ci, że ja usłyszałem o Static chyba jakieś 3 miesiące przed Majorem, gdzie grali jakieś właśnie rozgrywki w, w takim właśnie, w coś w ala kwalifikacjach i tak dalej, żeby zdobyć właśnie wejście do tego i powiem Ci, że grali bardzo fajnie, chociaż nie, nie ukrywam z topką mają problemy czasami, nie? Jeżeli jest mapa na przykład typowo CT, to on, oni w CT czasami mają problemy, żeby się ogarnąć, ale mm -hmm. widać było, że chłopaki zdecydowanie się starają i naprawdę analizują to co robią i staram się z mecza na mecz naprawdę coraz lepiej im to idzie. E, Gamer Legion, następna drużyna. Tak, gdzie gra nasz Spaniały Polak. Snack no, shore. Tak. E, też w sumie dobrze im poszło, mimo, że nie powinni być na tym majorze. W ogóle są jakby anomalią no. w, w, jakby w świecie Counter-Strike'a, bo okazuje się, że jedna z drużyn z Federacji Rosyjskiej nie, nie, izraelskiej? Do... nie izraelskiej? Nie, nie pamiętam. Kładzie mi no. się coś o izraelskiej, ale nieważne. Nie, nie, nie w każdym razie nie, wiz, nie to dostali to w ogóle wiz do tego, żeby wyjechać z kraju. No. I dzięki temu e, tak naprawdę Gamer Legion dostało w ogóle taki coś a la, nie wiem, taki... Wilczy w bilet? Taki coś, ale właśnie coś no. w tym stylu, że masz że weszli na przykład na Maj'ora, czyli na Mistrzostwa świata, w ogóle się do niego nie przygotowując, tak? Na zasadzie. No, takiej, no panowie jedziecie, nie wiem, ty co? No Grali <grym> kilka meczy właśnie przed Majorem, dobrze im szło właśnie, bo no, do te kwalifikacje, no walczyli do samego końca, nie wszyscy zawodnicy dojeżdżali na tych mapach, no ale teraz no mają statystyki 2-1, także no. Mają lepsze statystyki niż niektóre, dru niektóre drużyny, które się no, po prostu dostały do tych kwalifikacji. Także gdzie, było, mnie... gdzie byli, że no. tak powiem, znaczy no, może nie tyle, że faworytami, co mieliśmy dużo wyższe jakby no. przedświadczenie o tym, że dużo lepiej im pójdzie, tak? Tak, no taki dla mnie, nie wiem czy mogę powiedzieć czarny koń, no bo jednak dostali się tak no przez jakby no problemy z inną drużyną, ale dla mnie to jest taki. Powiedzmy czarny koń, który może zaskoczyć. zaskoczyć i tutaj być naprawdę w tej topce, tutaj drużyny na, na tym Majorze. No i taka dwie ostatnie drużyny stopki to Czyli, e, Imperial Esports. Widziałem jeden mecz. To jest chyba drużyna, chociaż nie wydaje... Brazylijska. To jest brazylijska, ale Pain też jest chyba z... nie wiem, czy teraz... Pain też jest chyba brazylijski, jak do... jest właśnie strasznie dużo drużyn, które mają reprezentantów brazylijskich, także no, dobrzy gracze. W ogóle zaskoczeniem jest to, dlatego że... W wcześniejszych chyba w ogóle rozgrywkach mało się spotykało tak naprawdę drużyn spoza tak naprawdę Europy, tak, no okej, okay, dobra, przyjeżdżali osoby z na przykład, nie wiem, Chiny, te sprawy, jakieś tam osoby, które gdzieś tam spoza ogólnie, raczej bardziej Azja, w tą stronę żeśmy ciągnęli niż Ameryka i na przykład ten, w sumie Ameryka Południowa. Ameryka Południowa, no tak, jest im coraz, coraz więcej na, na Tylko, że my teraz jesteśmy w fazie jeszcze playoffów, a są już drużyny, które się zakwalifikowały do głównego majora, nie Typu no na tak. przykład Face Clan. No właśnie, więc no ale za, czekamy no. tak naprawdę, aż się playoffy skończą, i zaczniemy już tak naprawdę taki prawdziwy major, zacznie się chyba już tak naprawdę pod koniec tego tygodnia, gdzie zaczną się już tak naprawdę dużo lepsze rozgrywki. Tak, no w tym tygodniu, bo tak naprawdę no, zostały dwie rundy do rozegrania każdej z drużyn, chyba że ktoś wcześniej sobie zapewni awans. No, będzie ciekawie, mocne drużyny. No i ostatnia, tak naprawdę, drużyna z tego mojego powiedzmy podziału. No to, to jest Pain Gaming. Tak. Kolejna chyba brazylijska drużyna. Kojarzymy się, że tak. Kojarzę właśnie, jak grali z ENS i w sumie to było dzisiaj o godzinie 13. Dla Was nie dzisiaj, bo to. Puścimy troszeczkę później, bo to Jaki jest. Nie, dzisiaj jest... dzień. Poniedziałek. Dzisiaj jest poniedziałek. Okej, okay, już mi się. Poleci prawdopodobnie mi się wszystko myli. Prawdopodobnie poleci wtorek, ewentualnie czwartek. Zobaczymy jeszcze, który odcinek, który nagrywamy do przodu, zobaczymy, który wejdzie pierwszy. W każdym razie zaskoczyli. Mocno zaskoczyli, mocne wjazdy, mocne rozgrywanie map. Wszystko im wychodziło dzisiaj na przykład. Eee, bardzo dobre ustawienie w ogóle na mapach. Mnie to, w sensie, jeżeli patrząc po tym, jak ustawiają się na przykład w naniuku antyterroryści, to mam wrażenie, że zaskoczyli bardzo wielu, bo niestandardowe układy i dzięki temu tak naprawdę jakikolwiek próba rozegrania, powiedzmy, standardowego wjazdu kończyła się tym, że tak naprawdę. Nasz Ns tak naprawdę no, został rozjechany, tak, w tym momencie. Nejdy nejdami, no. gość wchodzący na BSA i na przykład połowa drużyny ma po 15 HP, tak, gdzie reszta ten drużyny przeciwnej, czyli ten Boże antyterrorystów wchodzi na pełnym, że tak powiem, życiu i wlatuje, że tak powiem, jak w masełko. No, dobrze im idzie, zobaczymy, jak będzie w kolejnych etapach. No i przechodzimy tak naprawdę do dolnej części tabeli, czy do drużyn, którym nie idzie troszkę. Nie idzie za dobrze idzie za i dobrze. będą prawdopodobnie musieli rozegrać naprawdę znaczy no dobre dwie rundy. mecze. Tak, dwie rundy zostało, muszą powygrywać. Wszyscy mają jeszcze szansę, ponieważ można awansować przy wyniku 3-2. Niektóre drużyny mają 0-2. Ale dobra, zaczynamy. Drużyna Apex też jest znana. Nie wiem, czy ona jest aż tak bardzo... Jakby ta organizacja trwa tak długo, ale dla mnie ta, organizacja, jakby ta drużyna jest znana no jakby już troszkę tej jakby istnieje więc no mają jeden dwa eee, przegrali z Spain wygrali z Amkal Esports Amkal Esports Pier też pierwszy raz słyszę niestety tak. o od drużyny tak raz przegrali z Imperiale którzy są właśnie w tej tej topce jeżeli chodzi o tą tabelę potem mamy naszą ukochaną drużynę Es Polacy, że tak powiem, z jednym, jednym że tak powiem, graczem z czekaj, z Holandii? Bielkiej? Nie, to jest Duńczyk. A, Duńczyk, To dobra. jest Duńczyk, czyli on rozgrywa majora w swoim państwie, jest to Device, nie Device, Boże, Gleif. Z device'em to se możesz, nie? Device to właśnie Hades wyjaśnił na mapie w, w kwalifikacji, tak, Glaive. Bardzo fajnie się skomponowali, bardzo mieli mało czasu, żeby się ze sobą zgrać. No i udało im się. Świeża drużyna tak naprawdę. No, bardzo tak? świeża. I to też nie taka na zasadzie, że to nie są gracze, którzy grają lata w CS'a, tak? To są młodzi gracze, bardzo, no, przynajmniej według mnie. No dobra, może Glaive jest troszeczkę starszy. No tak troszkę, no, ale... No dobra, Goofy też jakiś tam już ten, ten dorobek w CS-ie ma, ale reszta chłopaków wydaje mi się, że tak naprawdę to są jedne z pierwszych... Znaczy no, oni dopiero zaczynają grać na majorach, tak? Znaczy, no, znaczy na pewno dla nich to jest pierwszy major. No Dycha i Goofy, kojarzy mi się, że oni już troszkę grali. Nie kojarzę Kylara, jak długo grał, bo on wcześniej grał w tym nine 9 Jak to się wymawiało? I to mm. była ta polska drużyna 9-9, mm -hmm. inne się pisało w Nine, po prostu. Nine, chyba w Nain po prostu. Tak. On chyba zwykle w Nain tak, po prostu, no prostu grał. Tak właśnie był transfer, bo Dych, tak naprawdę Dycha grał już w ENS wcześniej. On został jako jedyna osoba w tej organizacji. Potem trzy osoby właśnie z tej polskiej organizacji, czyli Killer, Hades oraz Goofy przeszli. No i taki transfer jak właśnie Gleif, no legenda CSA, no. wchodzi do drużyny jako prowadzący. Jest widać, znaczy widać po tych wszystkich mapach, które rozegrali właśnie w tym składzie, że no widać tą moc, taktykę tę umiejętność, to umiejętność IQ 200 hmm. IQ. Cześć, czy, czy, czytanie Playwa. po prostu ten, czytanie po prostu jakby mapy, tak, czytanie no, gry tak i prowadzenie tego wszystkiego. Taktyki, Niestety wszystko. w moim jakby przekonaniu mają jeden problem. Jeżeli e, pierwsze 30 sekund mapy się rozgrywa, tak? Czyli dosłownie mamy roz, roz, rozpoczęcie rozgrywki i Zdarza się taki moment, że na przykład pada dycha, tak? Gdzie najczęściej dycha jest po prostu takim. Entry entry, albo entryfragerem, ewentualnie jest na szpicy, tak? Na zasadzie, że on ma wyciągnąć albo pierwszego fraga, albo po prostu zbejtować na, na jakiś BS. Ewentualnie właśnie robić na zasadzie takich pleców, że on mm. pilnuje pleców. Niestety Dycha ma ten problem, że on niestety pada ostatnio jako pierwszy. tak? Zaczynamy no. rozgrywkę i ma mając tak, tak naprawdę czasami czterech graczy na sam start. E I to bardzo mocno utrudnia granie, no bo jakby nie było przy obecnym jakby mecie Counter Strike'a nawet jeden gracz to już jest bardzo dużo, że tak powiem bardzo duże no, nie wiem, strata dla tej drużyny. Tak? No, niestety zmieniły się w zasady, tak? bo mamy w Counter Strike 2 tak naprawdę gramy do, dwuna, do, dwun, do 13 rund, tak? Do 13 rund. do 13 rund, nie do 16. Czyli masz krótszy czas na to, żeby w ogóle dotrwać do wyniku. I tak naprawdę przy tym, przy zepsuciu pierwszej pistoletówki e, po tym zakupie, powie, powiedzmy, lez jest paka, mam, mam, potem grasz drugiego forsa. I tak naprawdę, jak przegrasz te dwie, dwie, dwie rundy, tak naprawdę na scenę trzy musisz odrabiać, bo nie masz kasy na to, nie? Tak. Bo jesteś na zerze i no ciężko jest odrobić te, te wyniki. Video, widać na przykład po wynikach właśnie na tym majorze, tak? Że drużyna odskakuje do pięciu, przez to, że ktoś stracił pierwszą pistoletówkę, tak na przykład, nie? No tak jest, no, ale nie ukrywajmy, ENS lubi dawać nam. E, 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 zawał serca. małe zawał oni... serca. E, na początku, no. Idzie im troszkę słabo, ale potem zaczyna robią się taki pociąg. Comeback, robią po, leci je, się po rakieta. leci rakieta, albo wsiadamy do pociągu i rozjeżdżamy przeciwników. Niestety, problem jest tego typu, że w momencie, kiedy odpalamy pociąg, to już czas, często jest po mapie, nie? No, czasami tak, no niestety było, no ale nie ukrywajmy, to są młodzi zawodnicy, to jest ich pierwszy major, oni tak naprawdę muszą, się, muszą ze sobą się zgrać. To jest jakby. No to jest przyszłość polskiego CSA. Oni jeszcze tyle mogą się działać i na pewno działają, bo to widać po ich umiejętnościach, szczególnie po Hadesie. Jaki to jest wybitny polski snajper, on, on będzie w topowych, mi się wydaje, zespołach. No dobra, tylko sobie wiesz, jak to jest z Hadesem, nie? Możesz zrobić 360 z no-scope'em, jeszcze przez i wali głowę, a potem nagle stoi na wewnątrz. Takie dwa proste strzały. Dwa, jeden prosty strzał, nie gość stoi dosłownie przed nim. Nie trafia, nie? No, znaczy, wiadomo, to stres jest, nie? To jest no, właśnie oczywiście. to jest major, nie? No, to zawsze stres jest wielkim faktorem w tym. Ale my też tak mamy, że stoi człowiek przed tobą, ty w niego no, celujesz. i nie umiem trafić. A potem jest taka akcja, gdzie nie wiem, jak ja trafiłem typa, bo taki po prostu miałem refleks i trafiłem, no ale to chyba każdemu się tak zdarza. Chyba każdemu się to zdarza. Właśnie, mam pytanie. No. Pomyśl sobie, masz jedynego Duńczyka w zespole. No, powiedzmy, że polskim, tak? No bo no. De, de większo większość osób jest z Polski i wydaje mi się, że tu też jest lekkim problemem, właśnie komunikacja. A potem ci, że nie. Myślisz, że nie? Po, nie. Jak były kwalifikacje, ja dużo oglądałem właśnie, bo ENS na swoim YouTubie. Yy... Dostało komunikację. Oni normalnie sobie rozmawiają spokojnie po angielsku. Każdy tam się porozum jakby umie porozumiewać. Czasami jak z, jakby Polacy między sobą mówią coś po polsku, ale to chyba dla Device'a nie jest Device'a dla Glejwa cały czas mi się mili. Zostaw so tego Device'a spokoju. <laughs> tak, go już nie ma. Jakby nie ma problemów, no, no na początku pewnie są te problemy, ale słuchając tych voice chatów, chyba tak, nie wiem czy mogę tak powiedzieć, właśnie jak oni grali, no to nie było widać w ogóle żadnych problemów. Dogadywali się z każdą miejscówką, ze wszystkim, nie było problemów. Chłopaki czasami jakby jakaś szybka akcja między sobą, no to mówię po polsku, ale to raczej nie jest dla niego problem. Killer za każdym, za każdym. Po każdej rundzie, kiedy wygrywają, drze się, daje takiego powera. mi się wydaje, że to też jest takie, taka psychologia, znaczy, która może. Pod, podbudowuje, tak, tak, tylko że problematyczne jest też właśnie to, że. Nie wiem, czy teraz to zauważyłem. Ja to teraz na przykład po tym majorze zauważyłem. Nie wiem, jak wyglądało to na poprzednich meczach, że teraz jest dużo więcej takich. Nie wiem, mm, ek takiej ekscytacji przy stanowiskach, tak? Kiedyś no tak. majory były takie, że. Czasami miałeś wrażenie, że się nikt nie odezwał nawet po wygranych rundach, tak? P kiedy grało powiedzmy, nie wiem, Ninjas in Pijamas z, z jakim właśnie z Cloud9 albo z innymi w ogóle światła, fanatic, z fanatikiem fanatic. czy z Astralis, tak? Gdzie był finał Majora i okazuje się, że oni, wiesz, nie było czegoś takiego jak je yeah i tak dalej, nie, nie było takiego, może nie flamowania, bo to nie, no, nie na tej zasadzie polega. Ale to jest Ale to było takie nie respekt. Oni mieli respekt Szacunek do chciwi. tego. Tak. Okej, okay, dobra, wygraliśmy, ale nie pokazujemy tego na zasadzie, że idź się wypchaj, że coś tym stylu. Nie było takiego okrzyków, takie wiesz, no na zasadzie, wiesz, że i co teraz, nie? i Co mi zrobisz na przykład? No. A tu widzę, że zaczyna się robić z tego coś takiego, że to było chyba głównie po tych właśnie brazylijskich zespołach, że oni dosłownie, wiesz, wstają i krzyczą, że jeje, nie? Też. nie? Tak. No ale takim przykładem sobie było na IEM-ie jak Dong, no, który do no, zagrał rewelacyjnie, ale no dużo krzyczał też na przeciwników jakby, no, jest to też pewna zagrywka psychologiczna no e, tak, tylko ale te... kiedyś nie było aż tak to spotykane mi się no wydaje. No, wydaje mi się że ta federacja ogólnie jeżeli chodzi o jakby organizację takich e, tych turniejów powinna się przyjrzeć właśnie temu że okej, okay, dobra są, elementy, są momenty w których naprawdę jesteś podekscytowany bo na przykład walisz aesa nie no. każdy jest w tym momencie szczęśliwy np. Albo kilara albo gufi no bo bo dokładnie potem no to jest inna sprawa ale w każdym razie e, ten, rozumiem, że jest ekscytacja, wszystko spoko, ale nie powinno być w tym takiego, właśnie, flamingu na inną drużynę, bo to jest po prostu, no powiedzmy, zachowanie troszeczkę nie fair, nie fair play. Tak, przynajmniej w moim wypadku, tak? No bo. Okej, okay, mamy inne dziedziny sportu, ale tam jednak każdy ten, ten szacunek powiedzmy, że zachowuje powiedzmy w jakichś tam granicach, nie? że jest to takie, no dobra, są bardzo, że tak powiem, ofensywne sporty. S są są evenementy, jak na przykład w piłce nożnej czy coś, że no jest ciężkawo, no ale dobra. Dobra, bo zaś odbiegamy od tematu, przejdźmy do kolejnej. Pamiętajcie, ENS kolejnych... to jest do zawsze te, temat pociąg. Tak, no polska drużyna, kibicujemy, troszkę się interesujemy tą drużyną. Następna drużyna, e czyli? Ja bym powiedział, że bardziej kolejne trzy drużyny, których w ogóle nie znam, bo jest to Legacy jako jaż legacy. Tak. E, oni chyba w, właśnie w kwalifikacjach dali sobie jakby dobrze sobie radzili, mm -hmm. tylko właśnie kwestia była taka, że raz czy dwa razy im się podwinęła po prostu noga i dlatego są tak nisko, a teraz po prostu trafili na dość mocne drużyny na sam początek, bo no, e, furia. Znaczy Club zagrali 9. z furią, którą przegrali, nie wiem czemu, tak naprawdę nie, legacy? furia. Z tak. Nie, z Legacy wygrali z chórym. No. 16. Ale na 15. przykład trafili już na Cloud9 już w drugim meczu, tak? Tak. tak Gdzie trafili. tak naprawdę Cloud9 no, dosłownie jedzie. Jedzie jak pociąg? No, jedzie daleko. Kolejna drużyna. Lynn Vision. Też w ogóle nie kojarzę tej nie, drużyny. Nie, nie słyszałem. Niestety. Jest kilka takich właśnie nowości. Amkal Esports. Strasznie mi się to kojarzy z turecką drużyną, ale są tam Tur Turcy, więc to na pewno są Turcy. Tak mi się wydaje. No, Amkal taka, no, mega taka. Em, no, nazwa drużyny, która sugeruje, że jest to chyba turecka organizacja. No, kolejna drużyna Furia, no, jest to znana. E, drużyna, no niestety nie idzie im za bardzo, przegrywają, e, mają, jakby mają w statystykach 0,2 niestety, więc muszą teraz Tak żeby, samo jak Amkal Esports to jest 0 niestety. E, tak, właśnie Legacy lega, oraz Lynn Weasel mają 1-2, także muszą jeszcze dwa mecze tak wygrać. Tak samo ens i Apex mają 1-2. Tak, 1-2, dużo, cztery drużyny mają 1-2, no i jakby cztery drużyny muszą mieć 0,2, tak jak już mówiliśmy, amkal Furia, no i jest Koi oraz The Mongols. Koi i Mongols, znaczy Mongols znam z kwalifikacji. I z w ogóle S SL1 z Katowic, e, tak? No to tak. też The Mongols się chyba wtedy zakwalifikowało e, ogólnie do turnieju. Tak, też tam byli, to właśnie tylko ich kojarzę stąd. Wcześniej ich nie słyszałem. Może też dlatego, że aż tak troszkę jakby kiedyś bardzo dużo graliśmy, rozmawialiśmy na temat CSA. Potem mieliśmy taką w sumie przerwę, nie graliśmy w ogóle i też tak No, czy trochę przystopowaliśmy no, z CS-em, dlatego że po prostu był ten moment w CS-ie Go, że. Jakakolwiek gra, e, którą rozpoczynałeś nawet na prime, czy z jakimkolwiek, nie wiem, inną, nawet jakby grałeś w piątkę, to trafiałeś po prostu na ludzi, którzy albo smurfowali, albo byli naprawdę odpaleni do, do, do potęgi, tak? Nie dało się zagrać normalnego meczu. Jedynie co, to przy, potem przerzuciliśmy się na facety, gdzie tam już rzeczywiście no. to troszeczkę inaczej wyglądało, dało radę to, że tak powiem, rozegrać jakieś fajne mecze, no tylko zgromadzić pięć osób do gry, nie? No, jest ciężko, plus y, mm, też mi się wydaje, że takim dużym chyba dla, dla mnie był aspektem w to, że wirtuści się rozpadli i tak jakoś no nie miałem Komu kibicować i jakby przestajemy śledzić tą całą scenę, więc ciężko, ciężko mi się też jakby tutaj wypowiedzieć. No to tak, to była taka emerytura VirtuS Pro dla jakby świata CS-owego w Polsce też trochę jednak to trochę zabolało, nie? no bo no. jednak to zainteresowanie no jakby spadło, no bo nie mieliśmy polskiej drużyny, którą moglibyśmy śledzić, tak? No, było, znaczy były jakieś tam polskie organizacje, które czasami coś tam ugrywały. Ugrywały, ale to jednak nie było. Tego czegoś, co teraz reprezentuje ENS, tak naprawdę. Gdzie znowu jest taka, właśnie, mamy Polaków, mamy tak, nową drużynę. Mamy, znowu mamy szansę na to, żeby jednak pokazać się na Majorze z jak najlepszej strony. Mamy nadzieję, że ENS oczywiście podniesie się w tym, w tym momencie. Oj, oby, oby. No i rzeczywiście, no, znowu zaczynamy, jest ten taki wiesz. Hype na to, że może znowu jednak Polacy zaistnieją w świecie co counter strikea i znowu może, może uda się wygrać po prostu coś fajnego, no tak? Nie mówimy teraz, no. bo jeszcze to jest na zasadzie ta drużyna dalej się dociera. To, Oj, nie, to jest no. pół roku grania ze sobą, to nie jest to samo, co granie, powiedzmy, tak jak kodzira czy różni inni, czyli właśnie. A, albo Face na przykład, jak gra Karigan, Rain, którzy grają ze sobą bardzo długo. Przez, no, tak, tak naprawdę już to są ile? Z osiem lat grają no, no, non-stop, tak? No, I, to nie, na, nie, I to cały czas na majorach. To tak, nie, jest, to i nie jest w to, tych samych drużynach, ale też grają ze sobą, ale no, idzie im to dobrze. No po, właśnie, chodzi mi o to, że ogrywanie się jakby i zapoznawanie się właśnie ze sceną major, majorową, tak, że naprawdę cały świat cię ogląda. Ten, ta presja na tym, jak siedzi na tych dużynach jest ogromna, bo to cały czas jest streamowane, pokazywane. E, za niedługo pewnie zaczną się rozgrywki też na arenie, gdzie no. są, jest widownia, która też wiwatuje, krzyczy i tak dalej. No to wtedy dopiero zaczyna się chyba taki prawdziwy stres, no, nie? Nie, nie odczepy mają status legendy tak naprawdę. E, mają tyle doświadczenia. Te doświadczenia jest naprawdę bardzo ważne według mnie na takich najważniejszych turniejach, bo chłodna głowa, e, no te doświadczenie też daje ja, no, w grze tak Ho, naprawdę. Te, no. Tylko tak, doświadczenie doświadczeniem, a tu mamy tak naprawdę od y, premiera CSGO 2 tak naprawdę nie było aż tak, y, już nie, to nie jest już taki stary CS, tak, że na zasadzie tak jak CSGO byłby przegrywany przez naście lat, tylko to jest nowa wersja. Mamy dwie nowe mapy, które tak naprawdę się rozgrywają, czyli Anubis i Ancient, tak, w nowych wersjach tak naprawdę no. swoich, i y, okazuje się, że no nowe zagrywki, nowe sposoby, nowe podejście do ustawiania się, tak naprawdę, no to też dla tych zawodników też jest coś innego, nie? No bo jednak trzeba by, znaczy, w sensie, doświadczenie z doświadczeniem, ale dalej musisz się adaptować. To nie jest tak, że twoje doświadczenie zrobi za ciebie wszystko. Tak, tak, to jest akurat prawda. No i co, Koi, też mi się wydawało, że Koi poradzi sobie lepiej w tej, jakby, powiedzmy, ten opening stage. Niektórzy z tego co słyszałem, nawet dawali im 3-0, a tu jest 0,2, na przykład, bo można robić, można akurat, nie wiem, czy dalej można, można było robić pikemy w CS-ie. Tak, i, i dalej widziałem... są pikemy, tylko tak. że teraz jest taki. Też zupełnie trochę coś innego. Bo teraz, żeby zagrać pikema, musisz kupić przepustkę, ale to też wcześniej było te przepustki, to już ze spoko. Tylko ona teraz kosztuje chyba 4 dychy za to, żeby samego pikema zrobić, nie? Okej, okay. a znaczy, jak ja chciałem zrobić pikamat, to pokazywałem jakieś 12 albo 24 zł, więc nie wiem na jakiej zasadzie to działa, ale ta drabinka była ogromna i trzeba było tyle razy powstawiać te, te drużyny, że mówię, a olać to już. No, e, no tak, tam masz jeszcze coś takiego, jest taka teraz opcja, że kupujesz tego właśnie, ten przepustkę do właśnie pikowania, plus jeszcze masz chyba zagwarantowane trzy te e, case'y z tym, z pamiątkami, nie? O. To Tylko, to że ciekawe. to już jest 20 złotych więcej. No, jednak, no, wszystko, no nie ma nic za darmo niestety. No. Najfajniejsze byłoby, wiesz, finał majora, gaysik z no. ostatniej mapy, z, z finału i na przykład finałowych podpisów. No, taki właśnie, no, to by było fajnie zresztą w no. Albo na Bo na razie jeszcze nie, dropi nie dropią z, z tych meczy dopiero będą dropić w następnej kolejce, w sensie w następnej rundzie. O, to, to jest ciekawe. To w się sensie nie w rundzie tych rozgrywek mm -hmm. jeszcze, na zasadzie może to nie grupy, nie? ale to są ten, takie play-offy. Ten, ten opening, stage, tak, ten Tylko jak już potem wszystkie drużyny wyjdą i będą te Już będzie pełna kwalifikacja. I to co, się, to, co się zakwalifikowało, że tak powiem. No, dokładnie. No to co, omówiliśmy wszystkie, jakby przedstawiliśmy wszystkie drużyny, troszkę sobie poopowiadaliśmy, Chyba nie ma nic innego do dodania, niż to, że. Do boju do i boju ends, dokładnie. E, Mam nadzieję, że te wszystkie drużyny pokażą dobrego CS-a. No już pokazują, jest co oglądać. E, no i dużo że, zaskoczeń też, jakby nie było. Też jest dużo zaskoczeń. E, no i co? Chcemy, żeby. Polska drużyna poradziła sobie jak najbardziej, jak najlepiej, więc kibicujemy. No i inne drużyny też są bardzo mocne, no nie ukrywajmy, to jest to Major, tam nie dostają się byle jakie drużyny. No. Do, do, to za, na to trzeba zapracować, żeby się dostać na Majora. Tak. Oprócz Snacksa. <grym> nie no, to Snack... Snacksik na farcie, nie? Snacksik na farcie, no ale on nie gra złe zawody, nie, nie gra z To złe nie jest zawodów. zła drużyna, bo pokazuje to, że potrafią grać, potrafią wygrywać, więc e, moim zdaniem należało im się... Tak. W sensie pod względem tego, że zostali zakwalifikowani właśnie tą dziką kartą, no to właśnie pokazują, że, że opłacało się na nich postawić. No, opłacało się. No zobaczymy. Jeszcze zostało parę, parę rund. Zobaczymy, jakie będą kolejne wyniki. Może nagramy jakiegoś upgrade'a, jeżeli zakończy się ten op open stage. Zobaczymy, jak będzie, nie wiem, czy tam będzie jakaś drabinka już rozlosowana. Kto Wydaje gra? mi się, że już będą po rozegraniu ostatnich meczy, tak naprawdę rundy piątej, mhm. czyli... Powiedzmy, że to chyba jeszcze dwa dni zostały nam tak naprawdę do rozegrania tych wszystkich meczy. To chyba około środy, czwartku powinniśmy już mieć na przykład już tą pierwszą drabinkę rozlosowania takich tych już tak naprawdę takiej typowej starej drabinki do, do finałów. Tak, może nagramy, jak już będzie po koniec, może zobaczymy. E, wszystko e, w, naszej, e, w naszym, naszej kwestii, tak mogę powiedzieć. W naszej gestii, jak to mówię. Tak, Także dziękujemy Wam za oglądanie. Mam nadzieję, że się interesujecie e-sportem. Jeżeli nie, no to. E, może jakiś inny odcinek was zaciekawi, ale no, my jesteśmy młodzi, lubimy e, esporcik. Taki... Znaczy okay. poza tym CS no, no zawsze był u nas, to się zawsze gdzieś tam przewijało, czy to był liceum, czy gimnazjum, to zawsze gdzieś tam no, ten CS był gdzieś zainstalowany 7, w tle. Zawsze był, M moja ukochana mapa Westwood chyba, albo jakoś tak się nazywało, na dzikim zachodzie. West, nieważne, jakoś się tak nazywało, ale no dużo, dużo się w to grało. Pamiętam, że w CSa... Y, chyba... Ja zawsze w dostał. Dast, 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 Do momentu, jak w CSGO Dust nie okazał się mapą, która tak naprawdę odpalała się i miałeś 100% szans, że wylosowałeś cheatera, no to, to wtedy to dast. ja byłem ci, ja bardziej grałem w 1.6, jeżeli chodzi na, na serwerach różnych, gdzie gracze robili jakieś tam rangi, niż bardziej jakby takie te turniejowe, bardziej właśnie w CSGO, tak? Zacząłem tak grać, takie właśnie turniejówki. No i w sumie tyle. No. Znowu przyciągamy, a mieliśmy się pożegnać, także. Dziękujemy jeszcze... Wam bardzo jeszcze raz jeszcze za wysłuchanie raz. nas. <laughs> I co? Kibicuję ENS, Dawajcie chłopaki, trzymamy za was kciuki. Musicie się, że tak powiem, wziąć za siebie. Tak? Jedźcie na mapę wszyscy, miejcie z tego fan, bo to chyba jest najważniejsze. I tyle. Także komentujcie, subskrybujcie, łapki w górę, dzwoneczek, żeby mieć informacje, kiedy wychodzi nowy odcinek. Dokładnie. Ej I co? I... Do następnego. Dziękujemy. Na I razie, trzymajcie się.